Dobra, ale lecimy. Boże, sama pszenica, bo z tego nic nie mogę później zrobić, nie? Mhm. Nie mam ani młynu, ani nic. No właśnie, jakbyś miał młyn, to przynajmniej byś mąkę zrobił, a tak to... No. O, brawo, nareszcie zaczęli żelazo przynosić, to mogą zacząć. Czyli co, jeszcze jeden został i koniec? No tak. O lot. To szybko. Dobra, to już dawaj swoich. A bo oni tam już stoją, to? No, no już przynajmniej moi. Twoi też. No tak. Czyli no, teraz tylko tego skubańca. Czekaj, ile masz w ogóle tych zakutych? Na stan teraźniejszy 29. Aha, ja 64. Aczkolwiek właśnie w kawalerię daję, żeby oczyścić te mury. Spoko, spoko. Na 64. To tak, żeby do 150 tych dorobić chyba, nie? No nie wiem właśnie, bo fajnie by było wejść kawalerią i asasynami mniej więcej w tym samym momencie, żeby no kawaleria dokładnie osłaniała, asasyni niech na zamek wchodzą. Ale no wiesz, dlatego wolę mieć trochę więcej, bo moje, wiesz, podpalą i dupa będzie. No, no właśnie najbardziej boli jak zakute łby podpalą. No tak, tak, dokładnie. Dobra. Nie jest najgorzej nawet z czasem, człowieku, godzina 10. Schody, nie masz wystarczającej ilości towaru. No, równiutko idź. Mam nadzieję, że się nagrywa. Będą jaja jak nie. Bez kitu. Ale nie z tego. Bo patrz, mamy tak mało żelazo, bo tutaj skubańcy przecież podpalili wtedy i tutaj ile ja miałem ze 4 kopalnie chyba normalnie, widzicie. A no tak, no tak, ty tam miałeś przecież te żelazo, nie? Ale po co on trzyma tych najemników? Ja tego nie ogarniam. No właśnie się boję, że on to w ostatniej chwili leci i wiesz. Nie, no najemnicy to akurat są pikusie, to jedna strzała to jest jeden z nich, a tak to wiesz. Byleby wejść właśnie... Wiesz o co chodzi, celem kawalerii jest po prostu dopuścić tych asasynów, żeby oni weszli na mury, nie? I nie spuszczać tych asasynów z murów, tylko żeby właśnie oczyścili całe mury, nie? Tak, żeby tak, nie pchali tak się na dziedziniec, tylko niech te wszystkie te rozdupcą. No tych wszystkich po prostu na murach, a potem to już jakoś katapultami się to już wejdzie raczej. Aczkolwiek boję się, bo skubaniec ma tych miotaczy bomb ognia już przy samym wejściu. No. Jest trochę lipa. Nawet straszna bym powiedział, ale... Dobra, to co nie ja tutaj mogę porobić? Ja tego mam do sprzedaży. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Dobra. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Oj, wiem, przecież, że nie mam. Dobra, sprzedałem trochę żelaza. Mam 1600 tych. To dorobię jeszcze trochę tych zakutych. Dobra, dorobiłem kolejną porcję asasynów. Spoko. No to ja też dorobię asasynów, skoro tak się bawimy. Jesteśmy gotowi! No bawimy się, bawimy. Dobra. A tutaj jeszcze tyle, mamy. Przy wejściu. Ja tyle co mogłem, to zrobiłem teraz. Wydaje mi się, że jeśli nie podpali przy samym wejściu, to to będzie fajne. Znaczy, no, powinno się udać, tak o. No, miejmy nadzieję. No, tylko to jest to właśnie, przy samym wejściu, żeby nie dać się podpalić, bo wtedy się tak sfrajerzymy, jak no u tego wilka ostatnimi razy. Chyba, że robimy trochę też tych niewolników, to tylko za 5 złota jest, i wysłać do niego, jak już będzie przebicie, żeby im podjarali wszystko. No, ale z kolei tłumaczę ci, że jeden niewolnik to jest jedna strzała, więc trzeba by było w takim perfekcyjnym momencie dać, gdzie już nikogo praktycznie nie będzie, to jest już bajka. No, to niby tak. Właśnie podjarać, to co mu dasz, że podjarasz? On jest tak naszpikowany pewnie tą smołą tym wszystkim, chociaż nie wiem skąd by miał smołę, chyba tylko z zakupu, bo tutaj nie ma zbytnio tych bagien no, tak, takich. Tak. No, ale no mówię, jakby się już udało asasinami wejść na mury i rozdupcyć tu wszystko na murach. No kawaleria też jest bardzo ważna. Ja mam 47 asasinów, z czego prawie że połowa to już tacy zranieni. Dobra. Nie, ja jeszcze dorabiam asasynów, póki mogę, że tak powiem. No. Rośniesz w siłę. Dobra. Czekamy na rozkazy, sir. No wszystko co mogę robię asasynów teraz. Dobra, spoko. No
widzę, że tutaj trochę... No jest, katapultów i tego, no, asasynów też masz. Ale kurczę, kasy nie mam za bardzo, żeby to no, ja asasynów robić. Tak więc, tak to jest. No. Nie no, jeśli nie podpali to... Kawalerię masz jakąś? Kawalerię niby troszkę mam. No. Czekaj, zaraz ci powiem dokładnie co ja czego ile mam, bo... Ja mam 42 tak tylko. Jak ty mniej więcej. Weźmiemy katapulty, niech idą tu. Niech wszystko tam dojdzie jak powinno i wtedy ci powiem. Spok. Tylko ja się boję, że asasini znowu sobie wybiorą, bo oni lubią wchodzić przez po prostu przez bramę, twoja nie przez mur, nie? Rośnie. No. Bez boli. Chociaż właśnie nie jestem pewny, bo wydaje mi się, że u ale? Tego całego Fryderyka weszli przez mur, tylko że on chyba nie miał po prostu blanek i przez blanki się nie da, aczkolwiek nie daje głowy. Wiem, że właśnie Ryśka i tego Wilka to przez bramę i tego Saladyna wzięli. Aha. Więc tego. Ale w sumie patrzę, jakbyśmy wzięli katapulty. Nie masz wystarczającej ilości towarów. I byśmy tutaj tą ścianę od nas rozwalili. No. To wcale asasyni by wiele nie musieli się trudzić. No ale jakoś weź by musieli, no. No to przecież tutaj będą mieli właśnie rozwalone. No właśnie katapultami by się ten narożnik przydało. Rozdupczyć. Ja mam 5 katapult. Mogę dorobić, chyba że ty też dorabiasz. Nie, ja się nie bawię teraz w katapulty na razie. No dobra. Czekaj, mam 73 zwykłych. Potrzeba złota. Ja kawalerii teraz trochę narobię i... Asasinów też mam sporo, więc... No. Asasyni wszyscy, ja mam 81 asasynów. Czekaj, ja tutaj mam chyba w to w armii. Ile? 83. O, ja mam 47, co jest, kurde? Gdzie to wszystko? A tu? O, kurde, Światuś. No teraz to... jakoś mi się właśnie udało w to wojsko pójść. Zastydza, no. Zawsze to na to ja byłem przodem tym wojskiem. Dzisiaj ty coś odpierdziulasz, jeśli chodzi o ilość, no. Udało się. Bardzo ładnie, mnie to cieszy. Teraz tylko, żeby wygrać i nie zakończyć. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Se, gitara. No, oni się bardziej uszeregują ci asasyni, bo kurczę, oni zawsze jakoś tak rozwalani są. No, oni jakoś tak strasznie dużo miejsca nie chcą. No, burdello capello, że tak powiem. No. Dobra, dawaj tom. Tylko i wyłącznie kawalerię dawaj tutaj, gdzie podpalili nam te żelazo. Kawalerię? Szczerze mówiąc, no tyle co masz, nie? Na wykończeniu czterech. Aha, no, no to też może być, no ogólnie żeby to... Dobra. A więc kawalerii za bardzo nie mam. A z kolei asasynów daj... No też, tylko że tak po bardziej na prawo od mojej kawalerii. Dobra, dobra, czekaj, dorobię trochę tych łuczników konnych. No, trzeba się już przegrupować. Dobra, asasynów gdzie? Tak na prawo od kawalerii. Spoko. Koło sadów. No. Spoko. Dobra, jest moc, kurde. Dobra, już mam prawie 20 tych konnych, więc... Nie jest źle. A tutaj jeden twój ten, chyba inżynier stoi. Gdzie? Wśród, pomiędzy moimi tymi, teraz zakotymi. Co? Tak. A może? Może znaczy jeden włócznik, tak? O to ci chodzi? Albo łucznik, albo inżynier. Nie, to Otera na przykład nim ruszał. No, tak. To jest włócznik. Spoko. Dobra, dawaj też zakute łby. Na, jeszcze na prawo od ninży. Daję. Dobra, gdzieś tam ten, żeby to było wszystko ładnie przegrupowane i będzie można atakować. Dobra, to czekaj, jeszcze dorobię tych. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra. Dobra, szczerze mówiąc, ja teraz... O ludzie, ile ja mam tych? Czego? Masz kasę? Ja ci mogę wysłać zbroję jak coś. Nie no, ja sam nie mam kas, nawet za co tego. Czekaj, ja posprzedaję wszystkie zbroje. A bo wyślij kas, to zrobię jakichś asasinów czy coś.
No to właśnie mówię, sprzedam wszystkie zbroje. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Poniszczę te. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Co ty robisz? Niszczę to, bo mi to już nie będzie potrzebne. No ale nie niż tak wszystkiego, to głupio będzie wyglądać. I wyślę ci kasę teraz. Towary, pieniądze. O kurde, ty będzie atakował. Ale ma mało tera wojska, ja pierdziulę. Wiadomość od kalifa. Przygotuj się na śmierć, niewierny! Słyszysz? O, masz 1500, co? Ten kalif atakuje. Tak? No, ma ta strasznie mało wojska. No strasznie mało. Teraz, kurde, to nasza szansa jest, bo jak... żeby to obronić. Weź tego, weź, wysłać tą kasę, rób to za to wojsko. No dobra, już, chwila. Dobra. Co, mam asasinów czy kawalery? Kawalery. Co tam lepiej? Kawalery zrobię. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, dawaj. O kurde. Oblężenie by chciał zrobić, te? A to jak tu tyle wojska przed tym, to się boi. Łopie, 300, prawie 400 tych mamy. O. Typa. No atakuj, ziombel. Dobra, atakuje. Zobaczmy, co u niego się dzieje w ogóle. U niego bida. Cały czas stoimy tymi niewolnikami, no. No bida, no widzisz. Jesteśmy atakowani. No, ja miałem robić tych inżynierów i... Tak, atakujcie, ale nie zrobiłem. Dobra, zostaw już to. Tylko teraz obronić się przed tym mini atakiem i... Tak. Żeby nie doszli do asasinów. Nie, asasini na miejsce. Aczko? No to nie wiem, tutaj jakoś tak sobie niewinnie idzie koło... O, poszedł. Dobra. No, gdzie widzieć? Cofaj się. Aha, bo tutaj jeszcze z drugiej idzie, cholera. No. Poszedł sobie na wszystkie fronty. Dobra, czekaj, bo on tutaj sępi swoją kawalerią, no, i podjadę. Spoko. To ja czekaj, ja też wezmę swoją kawalerię. Wiadomość od kalifa. O, uciek. Testujesz moją cierpliwość! Zwiastę cię za to! Wiem. Już widzę, jak on nas niszczy. Twoja popularność spada. No, dawaj te katapulty i lecimy. Już daję, czekaj, gdzie one są? Tu są. Dobra, to damy je tu. A czekaj, bo tutaj idą łucznicy, ci. To niech ich wybiją, szybko. Kurde, przecież to szans nie ma już on. Przynajmniej się tak wydaje. No, mam nadzieję. Czekaj, to wszystkim już idziemy tam. Patrz, tak? Wrócił Łajza swoim konnym i teraz będzie. Dobra. Dobra, czekaj, niech moi najpierw ci pójdą. Moje katapulty. Czego nie wziąłeś spod obozowiska najemników swoją tą kawalerię ciężką? Gdzie? Nie masz wystarczającej ilości. Aha. Gdzie? Dobra, mam. Nie masz wystarczającej ilości złota. Dawaj, asasinów, dawaj. Katapulty cisną na tą taką ciśninkę tam małą. Dobra. Czekaj, bo ja no chyba wybiją, co? Cofaj troszkę katapultą mi, ej. Już. A to wolno, co robisz? Ja pierdziel. No. Dobra, jeszcze moi asasini tutaj pomogą. Dobra, po nich. Spok. Niech się trochę znowu. A, z drugiej strony teraz, chodź. Wiesz co? Może niech tutaj nasze wojska zostają, nie pchaj się katapultami. I dawaj kawalerią, weźmiemy ten. Oczyścimy te. Tak przynajmniej mniej więcej. Okolice? No, jeszcze asasynami już wejdę ja. No spoko, to moi na razie niech zostaną. Dobra. I dawajcie chłopaki tutaj oczyścić. Terena. Dobra. Nawalają. I teraz kwestia, gdzie oskubaniec ma to, żeby podpalić. No, bez kitu. Bo on ma na pewno. Jestem tego pewny po prostu. Twoja popularność rośnie. Ja pierdzielę, ale nawalają. A, dobra, jeden miotacz ognia poszedł. Spoko, tutaj tych dysz. Dawaj, pomagaj też.
Ja jebę. Trochę bliżej. Dobra, dawaj katapultami, niech już rozwalają. Już daję. O, podpalił, dobra. No, czyli dobra, cofaj, 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 cofaj. Kurde, asasini, cofajcie się. Jak już podpalił, to jest dobrze, bo już nie będzie dobra, miał na drugie podpalenie. Dawaj, 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 katapulty niech podejdą. Dobra, teraz swoje wojska trochę bliżej. Zacznę już atakować. No, dokładnie. Dobra. Z tych katapultami. O, pięknie. No. Dają, no dają, kurde, czadu. To się odbudowuje. Dobra, dlaczego oni nie mogą tu wejść? Patrz, oni muszą przez bramę chyba jakoś wchodzić, mi się wydaje. Chociaż nie, no idą, idą. Dobra, nie, nie, wy tutaj troszkę. Dobra, wchodzą. Wchodzą, dobra. Moi asasini już są. Dobra. Niech strzelają z tych katapult, co jest? Dobra, wchodzić, 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 kurde. Szybko wchodzą teraz, kurde. Dobra, no to ja czyszczę mury. No spoko, spoko, ja teraz już lecę, wszystkie wojska co mam, to niech wysyła do tego. Na wieżę już wysłałem. Dobra. Teraz trzeba wszystkich, kurcze, wziąć. Pozdrawiamy cię! Dobra, bierz swoje zakute łby trochę bliżej. Biorę, biorę, biorę. Już wszystkich wysyłam do tego, do środka. Spok. No ja niby też mogę, bo już raczej nie podpali nic. Jesteśmy gotowi! Ale tymi jeszcze wezmę, niech wybijają tych niewolników. No. Bo nie, zaczną, to będzie dobra. Dupa. Dawaj, asasini, nie zatrzymywać się. Rozdupcać. Wszystkich tych. Co oni tu robią? Fuck, katapulty, co wy robicie? Wiadomość od końca. Trzymaj się z daleka od mnie. Dobra, tu jeszcze jest ten. Miotacz bomb ogniowy. Dobra, no. Stwierdzam, że asasini dali radę, bo już oczyścili cały teren. Dobra, wchodzą, wchodzą. Weź swoją kawalerię też, bo kurczę, masz trzy konie, to trochę by pomogli w parterze, że tak powiem. Czekaj, czekaj, bo teraz tutaj to... Gdzie oni są? Kurde, podpalają skubańce. Dawaj kawalerię może troszkę. Daje, 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 daje. Jak podpalą, ja pierdzielę. To pójdzie z dymem. Moi pewnie pójdą piersi, no. Staną podpaleni, ale cóż. Dobra, już właśnie. Dobra, odbijaj się trochę w lewo. Przez skład zapasów. Nie idź tak prosto w ogień. Kurde. Nie ma więcej wojska już? No nie. No masz tutaj z 8 przecież jeszcze strzelających. A, dobra, widzę, widzę, widzę. No właśnie, 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 kurna. Dobra, no weź. Finito. My friend, finito. Saha. No, połowę z tego wojska by się przydało, no ale musisz przyznać, że asasini zrobili swoją robotę na murach. Chłopie, u mnie jeszcze 72 zakutych zostało. Zwycięstwo! To lajcik. Dobra, macie teraz tutaj olbrzymie staty, gdzie z tego widać, że... Kto był najgorszy? Wilku, tak? Tak. Wilku, nie, nie Wilku. Nie, Wilku. No, nie miał w ogóle kamienia, lol. Dobra, ty, ja już zamknąłem chyba serwer. No. Lololo. Zamknąłeś serwer, to jeszcze teraz niech się nagrywa tę tabelkę. Ta tabelka cała, no to co? Dzięki wszystkim za uwagę w trzecim odcinku naszej pogrywajki z Twierdzy Krzyżowiec. No dzisiaj jakby nie powiedzieć, było trochę emocji, trzy sojusze po raz pierwszy. Trochę tam było bitew i w ogóle na szczęście udało się już pokonać tego kalifa. No dzięki właśnie asasinom, bo teraz po raz pierwszy żeśmy tą technikę wzięli w życie, że tak powiem. Próbowali. Tak, więc nie było najgorzej. Coś chcesz jeszcze powiedzieć?
Od siebie? No nie, no na pewno te podziękowania, tak jakoś mówię, za tą radę. I co? I chyba tyle, nie? No chyba, się napiłem, teraz jeszcze zdążyłem. No to co, statystyki są niczemu sobie. Kasę ja i Światek mieliśmy najwięcej kasy. Assassini są the best, nasi przeciwnicy też byli w porządku. Więc co, na mnie pozostaje nic innego, tylko podziękować za obejrzenie, jeśli ktoś z was wytrzymał te 1,5 godziny naszej rozgrywki. I co, i zaproszenie na kolejny odcinek, który nie wiadomo kiedy się okaże, bo tak jak mówimy, nagrywamy te odcinki wtedy, kiedy nam się po prostu zechce. Ale co, nie było najgorzej, odcinek był dosyć spoko według mnie. Na pewno dużo się działo. Przeciwnicy, tak, no dokładnie, dokładnie, no to wiesz. Na pewno był ciekawy, no bo właśnie zawsze jak coś się dzieje, to zawsze jest ciekawie. No jak coś się dzieje, to... No ale patrz, no musiał Kalif, nie? Tam podpalać, kurde. No niestety, ale to chłopie. To jest bestia, ale co tyle, tam? Tyle co mieliśmy zapasów, tam jeszcze to... Co było, to wiesz, to już przeszłość, więc co? Dzięki za uwagę, żegna się z wami Cytrus oraz... Światek 6. Siemka, czekajcie na kolejne produkcje na kanale Cytrus and Światek 6. Narka. Narka.